Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastyk, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Po remoncie siedziby dawnego ROKiS-u część budynku, w którym rezydują nie mieszcząca się w głównym ratuszu wydziały, wyglądała niczym ubogi krewny. Paskudna elewacja, wnętrza pozostawiające wiele do życzenia nie tylko z powodów estetycznych, ale też funkcjonalnych, wymusiły na samorządzie decyzję o gruntownym remoncie obiektu. Po pierwszym rozeznaniu jasne się stało, że i stan techniczny budynku wymaga pilnej interwencji. Wciąż jeszcze będący w fazie projektu kompleksowy remont to znacznie więcej niż kosmetyka elewacji czy odmalowanie ścian urzędniczych gabinetów. Na długiej liście koniecznych robót wymiana pokrycia dachowego, remont elewacji, dostosowanie pomieszczeń do potrzeb pracowników urzędu. Wiadomo też, że modernizacji wymagają znajdujące się w budynku instalacje wodna i kanalizacyjna. W zamierzeniach również jest wykorzystanie sali po dawnej restauracji. Może tam powstać sala obsługi interesantów, co niewątpliwie usprawniłoby życie tak urzędnikom, jak i mieszkańcom. Do wejścia ekip remontowych jednak jest jeszcze daleka droga. Po zapoznaniu się z dokumentacją, która lada chwila ma dotrzeć do Suwałk, trzeba będzie jeszcze ogłosić przetarg na roboty budowlane, rozstrzygnąć go, wyprowadzić z obiektu pozostałych urzędników. Na dziś nie da się oszacować ani kosztu robót, ani terminu ich wykonania, poinformowano nas w ratuszu. A Wydział Spraw Społecznych, który już przeniósł się do budynku przy Sejneńskiej 13, uczynił to z czysto praktycznych powodów. Niebawem rozpocznie się wnioskowanie i wydawanie nowych elektronicznych kart mieszkańca. I chcieliśmy, by odbywało się to już w jednym miejscu i w sposób nieprzerwany, wyjaśnił Kamil Sznel.